Witam Was znowu bardzo serdecznie na dalszym ciągu rozważania Słowa Bożego z cyklu Przykazania Biblijne. Dzisiaj zastanowimy się nad przykazaniem drugim. Może bym poprosiła Natalkę, aby przeczytała nam, jak brzmi przykazanie drugie. Pamiętamy, gdzie są zapisane przykazania? Druga Mojżeszowa, 20 rozdział. I przykazanie drugie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają przykazań moich. Dziękuję, Natalko. Jest to chyba jedno z najdłuższych przykazań, tak? Najdłuższe przykazanie, które nam mówi o tym, aby nie czynić sobie żadnej podobizny. I podobizny czego mamy nie czynić? Po kolei tutaj było napisane. Czegokolwiek, co jest... Danielku? Mikrofon sobie zabierz, Danielku. Co jest na niebie w górze, w wodzie, pod ziemią... No i chyba tyle. Czegokolwiek, co jest na ziemi, albo w wodzie, co jest pod ziemią, tak? I oprócz tego, że nie będziemy robić żadnej podobizny, to jeszcze co mamy z tymi podobiznami nie robić? Nie wolno się im... kłaniać. O właśnie, nie wolno się im kłaniać, nie wolno im oddawać żadnej czci. A dlaczego? Wiolusiu, pisało tutaj, że Pan Bóg jest... jedynym Bogiem. Jedynym Bogiem i jest zazdrosnym Bogiem, tak? Mówiliśmy już przy pierwszym przykazaniu, że Pan Bóg chce być najważniejszy w naszym życiu, na pierwszym miejscu. I nie chce, żebyśmy mieli jakiekolwiek inne podobizny, którym moglibyśmy oddawać właśnie cześć, bo to odbierałoby szacunek naszemu Panu Bogu, tak? A Pan Bóg chce być najważniejszy w naszym życiu. A poza tym... jak spróbujemy porównać bożki, które sobie uczyni człowiek, a prawdziwego, żywego Boga, no to różnica jest przeogromna. Spróbujmy sobie wymienić cechy prawdziwego, żywego Boga. Wiolusiu, jakąś cechę żywego Boga. Prawdziwy, żywy Bóg wszystko? Może. Wszystko może, czyli jest wszechmogący. Danielku, prawdziwy, żywy Bóg wszystko? Widzi. Wszystko widzi. Sebusiu, prawdziwy, żywy Bóg wszystko? Słyszy. Wszystko słyszy. Jest potężny. Jest potężny w swojej mocy i sile. Prawdziwy Pan Bóg stworzył, Agusiu, cały? Cały świat. Cały świat. I każdego z nas, jak tutaj siedzimy, tak? Tak. Każdego od najmniejszego do najstarszego ukształtował Pan Bóg, więc jest potężny i silny w swojej mocy. Wszystko widzi, tak jak mówiliście, wszystko słyszy i wszystko wie. Nawet kiedy jesteśmy gdzieś w nocy, w ciemności, w jakimś pomieszczeniu zamknięci, Pan Bóg wszystko wie. Dobrze, mówiliśmy o Panu Bogu żywym, prawdziwym, a spróbujmy teraz porównać, jakie są bożki, te ustrugane, wyciosane z kawałka drewna, jak jest napisane w Jeremiaszu, że bożek jest wystrugany z kawałka drewna. Przy jednym kawałku drewna ten, który wystruguje tego bożka, ogrzeje się, ugotuje sobie obiad, a z tego samego kawałka drewna wystróże sobie bożka. I ten bożek, Agusiu, jak jest? Widzi on na oczka ten bożek wystrugany z drewna? Nie. Nie widzi na oczy. Natalko, jaki jest jeszcze bożek? Nie słyszy. Tak, nie słyszy. Sebastianku? Nie mówi. Świetnie, nie mówi. No, nie zna różnych naszych kryjówek, tak jak Pan Bóg. No, po prostu nie zna naszych myśli. Oczywiście. Wiolusia chciałaby coś dodać? Czy on jest taki, że może się przemieszczać, czy nie tego jest bożka? W jednym miejscu. No właśnie, w jednym miejscu. I jak ktoś chce tego bożka gdzieś zabrać, to co? Musi go wziąć na ręce i go przenieść w inne miejsce. Czy taki jest prawdziwy, żywy Bóg, że my byśmy musieli jeszcze pomagać, żeby się gdzieś przeniósł?
Nie, tak jest właśnie Bożek, którego wystrugali ludzie i on jest zależny we wszystkim od jego twórcy, od tego rzemieślnika, który go wystrugał, tak? A żywy, prawdziwy Bóg jest wszechmogący i to on jest stworzycielem, tak? On nas stworzył, a nie myśmy go stworzyli i on wszystko może. On może się przemieszczać, on może wszystko widzieć, słyszeć i może nam pomagać. I dlatego Pan Bóg pokazuje tutaj swoją wszechmoc, swoją wyższość i to, że powinien być jedyny na pierwszym miejscu i jemu należy się oddawanie właśnie czci i szacunku. A ja wam chciałam powiedzieć jeszcze dzisiaj historię pewnych bohaterów biblijnych, którzy byli kiedyś w niewoli babilońskiej. Dostali się tam podczas wojny babilońskiej i byli to najdzielniejsi, najpiękniejsi, najmądrzejsi młodzieńcy, którzy byli uczeni na dworze króla Nabuchodonozora i naprawdę byli mądrzy, że byli pomocą królowi. A inni Babilończycy z zazdrością na nich patrzyli i im zazdrościli tej mądrości. Ale tą mądrość posiadali od Boga, bo to byli młodzieńcy, którzy pochodzili z narodu izraelskiego i którzy właśnie na pierwszym miejscu mieli Boga. Boga mieli w swoim serduszku i chociaż byli w innym obcym narodzie, w ziemi babilońskiej, gdzie było dużo innych bożków, oni zawsze pamiętali o swoim Bogu i żadnemu babilońskiemu bożkowi nie oddawali czci i pokłonu. A ci, którzy im bardzo zazdrościli, uknuli jakiś podstęp. Czy wy pamiętacie? Pamiętacie tą historię? Trzech młodzieńców? No proszę, Natalko, powiedz nam. Powiedzieli królowi, żeby wydał takie prawo, że nie można się kłaniać nikomu innemu, jak tylko jemu, a ten, kto będzie się kłaniał jakimś innym bogom, że ma ponieść karę. Tak. Wydał właśnie ci, którzy zazdrościli bardzo tym młodzieńcom, którzy widzieli, że tylko Panu Bogu oddawali cześć, oni uknuli taki podstęp, bo wiedzieli, że Izraelici nie kłaniają się innym bóstwom babilońskim i powiedzieli: królu, ty wybuduj taki posąg, niech to będzie posąg na twoją cześć. Widzicie, tutaj była głowa jak gdyby Nabuchodonozora w jego pięknej, jak gdyby, mocy, sile. Tutaj te pióra to mają pokazywać, jak gdyby, tą jego moc taką przewyższającą wszystkich. I właśnie ci jego przeciwnicy, tych trzech młodzieńców, powiedzieli: królu, ty jesteś największy, najważniejszy i każdy w narodzie niech oddaje ci cześć i pokłon. Na dany głos, kiedy zabrzmiały trąby, cały naród, niezależnie czy to był Izraelita, czy to był Babilończyk, wszyscy mieli w tym momencie padać tutaj i oddawać właśnie taki pokłon właśnie temu posągowi. Ten posąg był bardzo, bardzo wysoki. Był w wysokości takiego jak gdyby bloku, wielkiego bloku mieszkalnego. A wiecie, jak wyglądają bloki? Są bardzo wysokie i widać je z daleka, tak? Widać z daleka. I specjalnie ten wielki posąg właśnie ulali cały ze złota. Był cały ze złota, więc jak odbiło się w nim słoneczne promienie, to było go widać z bardzo, bardzo daleka, tak? A był położony na takiej równinie i tak jak gdyby taki wysoki blok, było go widać ze wszech stron. I kiedy właśnie usłyszeli ludzie głos trąb, mieli paść i oddawać pokłon. Ale było tam kilku tych młodzieńców, o których wam właśnie mówiłam, o których wspomniała Natalka, tak? Że oni oddawali pokłon tylko jednemu prawdziwemu Bogu. Czy pamiętacie, jak się nazywali? Natalko, pamiętasz? Daniel, Abednego. Szadrach, tak? Meszach i Abednego. I Abednego, tak.
Daniel był tym młodzieńcem, który był u króla Nabuchodonozora, też jednym z doradców, i trzej młodzieńcy, którzy też mieli się pokłonić, kiedy usłyszeli właśnie głos tej trąby. Ale niestety dla nich rozkaz króla był o wiele mniej ważny od rozkazu Pana Boga, od właśnie tego drugiego przykazania. Dla nich było najważniejsze drugie przykazanie: nie czynić podobizny sobie żadnej rzeźbionej i nie oddawać jej pokłonu. I oni zostali właśnie przy tych swoich zasadach. I kiedy zabrzmiały trąby, Danielku, co się wtedy stało? Ci młodzieńcy co uczynili? Nie pokłonili się. Oczywiście, nie pokłonili się. Ludzie wszyscy obok rozglądali się na nich i mówili: oni się chyba niczego nie boją. Przecież oni mogą stracić swoje życie. A pamiętacie, jaka była kara za niepokłonienie, za nieoddanie pokłonu? Wrzucenie do lwiej jamy. Do ognistego, rozgrzanego pieca. Tak. No i jak myślicie? Czy oni się ulękli? Nie. Nie, nie ulękli się. No a kara była jednakowa właśnie dla wszystkich. Niestety zostali, zobaczcie, pojmani przez dowódców króla i zostali wrzuceni do rozgrzanego ognistego pieca. A dla nich ten piec był rozgrzany jeszcze 7 razy więcej. I kiedy wrzucali ich przyboczni strażnicy, to ich pochłonął ogień, kiedy wrzucali tych młodzieńców. Ale zobaczcie, oni w płomieniach mają poparzone twarze? Nie. A co oni robią, Danielku? Modlą się. Tak, modlą się. Mają wzniesione oczy w górę, Sebusiu, i co? Zobacz, palą się im włosy? Nie. A ich ubrania? Nie. Też nie. Oni mają wzrok wzniesiony w górę i właśnie połączeni są myślami z tym właśnie najważniejszym, któremu jedynie oddają cześć i któremu jedynie oddają pokłon. Agusiu, wyglądają na smutnych czy na szczęśliwych? Szczęśliwych. Na szczęśliwych, tak, bo wierzą, że Pan Bóg ich wyrwie z tego piekielnego ognia. I wyobraźcie sobie, że też tak było. Bo jeżeli Bogu zawierzymy, to nic się nam w życiu nie stanie. Tak samo tym trzem młodzieńcom Pan Bóg posłał do nich anioła i osłonił ich od tego żaru i ciepła. I kiedy wydobyli ich z pieca, to w Biblii jest napisane, że w ogóle ich ubranie nawet nie było przesiąknięte żadnym dymem. Ani jeden włosek na ich głowie nie był opalony. Wszyscy ludzie chodzili i rozglądali się, oglądali, dotykali, bo nie mogli w to uwierzyć. A oni zupełnie byli nie tknięci ogniem. A wiecie, jak wygląda poparzony człowiek? Jak wygląda? Danielku, wiesz? Jest taki cały rozpalony, czerwony. Tak, czerwoną twarz, pełno bąbli, tak? Włosy, przecież jak kogoś wyciągną kogoś z ognia, to ma spalone włosy, popaloną skórę. A ci młodzieńcy wyszli uśmiechnięci, zadowoleni, bo wyrwał ich Pan Bóg. I byli cali i zdrowi. Taki jest właśnie wspaniały Pan Bóg, że On posyła nam ochronę i On nas właśnie otacza swoim błogosławieństwem. A te bożki, których ludzie sobie tworzą, one nie mogą nic, prawda? One nie mogą nic, trzeba je przenosić. A chciałam wam właśnie jeszcze przeczytać, Natalko, może otworzymy, psalm 115. I w psalmie 115 jest bardzo ładnie opisana nicość właśnie tych bożków. Psalm 115. Masz już, Natalko? Tak. No to możesz przeczytać. Nie mam, Panie, nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę. Dla łaski swojej, dla wierności swojej.
Dlaczego mają mówić narody? Gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają. Mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, a nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Izraelu, ufaj Panu. Dziękuję, wystarczy. I właśnie ten psalm 115 bardzo ładnie pokazuje nicość tych bożków, które czynią ludzie. Tak? Więc my w swoim życiu pamiętajmy zawsze, żeby dla nas był najważniejszy Pan Bóg, żeby sobie nie czynić żadnych podobizm, a tak samo jak mówiliśmy w pierwszym przykazaniu, żeby inne rzeczy nie przysłaniały nam właśnie Pana Boga, żeby nie były ważniejsze od Pana Boga. I teraz bardzo bym was prosiła, żebyśmy powstali. Poprosimy Pana Boga o to, żeby nam błogosławił i żeby pomógł nam się właśnie pozbyć tego, co nas oddziela od Niego. Wspaniały i dobry Panie Boże, ja Ci pragnę podziękować za to, że Ty jesteś jedynym, największym i najważniejszym Stwórcą nieba i ziemi, że jesteś wszechmogącym Panem Bogiem. Oddajemy Ci należną chwałę i cześć za to, że tak wspaniale stworzyłeś cały świat, że stworzyłeś nas jako dzieło Twojego stworzenia, Panie Boże. A prosimy Cię, żebyś dawał nam mądrości, żebyśmy byli zawsze blisko Ciebie, żebyś był najważniejszy w naszym życiu. A to, co nas od Ciebie oddala, Panie Boże, żebyś nas zabierał, żebyś pomagał nam się borykać z naszymi codziennymi sprawami, trudnościami, które nas od Ciebie oddzielają, żebyś nam dał dużo umiejętności i mądrości w naszym codziennym życiu, żebyśmy zawsze kroczyli z Tobą. Dodawaj nam mądrości rodzicom w wychowywaniu naszych dzieci, ale również błogosław i te dzieci, które są narażone na różne pokusy i pożądliwości tego świata. Ty je, Panie Boże, błogosław, a pod Twoją ochronę je oddajemy i siebie na wzajem. W Panu Jezusie Chrystusie wysłuchaj i błogosław nas. Amen. Amen.